decyzję ja podjąłem pozytywną na pierwsze leki daratumab i one będą od 1 lipca. Jeszcze technicznie prace trwają nad program, został uzgodniony już ostatecznie. Dostaliśmy wczoraj decyzję firm, które uczestniczą już w tym programie, że zgadzają się na wprowadzanie nowych programów, nowych technologii do swojego programu lekowego. Także tu już nie ma problemu, po ciężkich zresztą rozmowach. I pracujemy nad tym, żeby był co najmniej jeden lek, jak nie więcej.